Witajcie. Kojarzycie, jak Pan Jezus mówił do ucznia, którego miłował: oto matka Twoja, tak? I także powiedział do niewiasty. Powiedział niewiasto, nie matko. Powiedział niewiasto, oto syn Twój. I powiedział to konkretnie do tego ucznia. Dlaczego o tym wspominam? Ponieważ Pan Jezus powiedział konkretnie do ucznia, że to jest jego matka, tak? Aby się nią zaopiekował. I tylko do niego to powiedział. I apostołowie nie byli jak: hej, to także jest nasza matka, tak? Także my powinniśmy się nią w tej chwili zaopiekować. Dam takie porównanie. Wyobraźcie sobie. Mamy tu Kinder Bueno, tak? Kimkolwiek jesteś, jedna osoba, niech sobie wyobrazi, tak, że daje to konkretnie Tobie, jako jednej osobie, tak, mówię: niewiasto, oto Kinder Bueno Twoje. I wyobraź sobie, że Ty to bierzesz, taka zadowolona, mówisz: o, Kinder Bueno, wspaniale, uwielbiam Kinder Bueno, tak. W tej chwili będę to szamała. Uwielbiam Kinder Bueno. To niesamowite, Maciej, że Ty mi to dajesz. Chwała Bogu, halleluja. Tak? Lecz gdy tylko to bierzesz, inne niewiasty, słysząc to, mówią: o, Kinder Bueno moje? Inne niewiasty biorą to Kinder Bueno i wyjadają Tobie, tak? Jak to jest? To jest ta sama sytuacja, jeżeli chodzi właśnie o to, że katolicy mówią, że Maryja jest nagle matką wszystkich. To jest tak samo niedorzeczne. Jeżeli ja Tobie daję jedną rzecz, konkretnie dla Ciebie, halleluja, to Ty ją bierzesz. Możesz oczywiście, jeżeli chcesz, podzielić się tym z innymi. Ale jeżeli ja mam taki zamiar, że mówię: to jest Twoje, i Ty to bierzesz dla siebie konkretnie, a inni ludzie jakby wykradają Tobie to i myślą: o, to jest dla mnie też, podczas gdy wcale im tego nie dajesz, tym innym ludziom, tak? To jest to jakby złodziejstwo, tak? Że inne osoby także biorą to, co należy do Ciebie. To jest złodziejstwo, tak? I czy nie jest złodziejstwem to, jeżeli katolicy biorą sobie matkę, która była ucznia, a Pan Jezus powiedział do niej niewiasto, nawet nie powiedział do niej matko, powiedział: niewiasto, oto syn Twój. Tylko do tego ucznia konkretnie Pan Jezus tak powiedział. Tylko konkretnie do tego ucznia, nie do innych. Inni apostołowie nie brali sobie jej za matkę, ok? Tylko ten konkretny uczeń. Więc jeszcze raz, jeżeli ja daję Tobie Kinder Bueno, hej, to jest Twoje. To jest tylko Twoje. Możesz szamać, ok? Tylko Twoje. Jeżeli Pan Jezus mówi: oto matka Twoja, tylko do jednego ucznia, to jest tylko Jego. Proste i logiczne, tak? Także to by było na tyle. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam.